Co jakie pani ma? Śliwki z robakami, tutaj, bez... Teraz to idzie śliwka, fasolka, ogórki. A co jest najzdrowsze pani zdaniem? Najzdrowsze. No widzi pani, to jest w ogóle niepryskana gruszeczka. Niepryskana? No, widać. A widać, bo ma takie czarne. A no bo to jest niepryskane. Nie, znaczy ja wiem, bo ja się nie śmieję, bo my też mamy takie jabłka w ogródku, to też takie mają, bo są niepryskane. No. Także właśnie. Zdrowe są warzywka. A pani tanio ma maliny, bo nawet po 9 zł widziałam. No nie wiem, nie są po 6. No dobrze. I co pani uważa, że na lato jest najlepsze dla człowieka akurat w tym sezonie letnim? A ty się do jedzenia? Tak. Do jedzenia? No teraz na lato to malinka. Malinka? A z warzyw? Marihuana to nie warzywo. No nie, tak nie używam. To jest chyba krzak taki. Chyba. Nie znam się. No dobra, dziękujemy bardzo pani. Chce pani kogoś pozdrowić? Pozdrowić kogoś. Synów. Synów. To pomachać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak leci w sezonie letnim sprzedaż? Bardzo niedobrze, okres wakacyjny jest bardzo kiepskim okresem. A ryby się sprzedają? Małpki. A ryby? No ryby nie, na ryby to trzeba jechać, to się ryby tak nie sprzedają, małpki bardziej. A mówi pan dorsza? Uwielbiam. Ja też. Z cebulką? Dobra, a z cebulką może być. No to fajnie. Oto będziemy kręcić kiełbasę, pani może mówić o nich. Czy to, skąd one pochodzą? Z Gór Świętokrzyskich. O kurczę. Naprawdę? Ej, to by niezłe muszą być. Ślinka cieknie, pokaż. Takie typowo swajskie. Czyli ekologiczne. O, ekożywność modna jest teraz. Tak. Takie. I wcale nie taka droga. No. Wszystko w rozsądnych cenach. Jakimi prośbami tutaj klientki przychodzą, jak panią o radę proszą na przykład? Żeby pomóc im dobrać do sukienki dodatki, czyli jakieś apaszki, jaki kolor rajstop, kolczyki i tak dalej, torebkę. I aha, to jest takie kompleksowe ubieranie klienta. Aha, to pani też tak ubiera od stóp do głów? Bez butów, bo nie mam butów. Aha. Ale generalnie tak, z biżuterią. A. I to jest całe takiego małego sklepiku. A jakie teraz kolory są najpopularniejsze? Jakie się podobają najbardziej? Latem przeważały kolory pastelowe, czyli mięta, jasne róże. Takie o właśnie. Takie. Mięta. O, fajnie. Jasne róże. Fajnie. Teraz, ponieważ szkoła się zaczyna, dziewczyny poszukują kolorów bardziej jesiennych. Czyli kolory szarości, granaty. To są takie z kolekcji bardziej szkolnych. No tak. O, modele te. Co prawda kolor letni. No ale jak ktoś szalony, to ale jak szalony, to lubi kolory. I takie delikatniejsze kolory. A do pracy się też ubierają? Tak, jak najbardziej, chociaż ja takiej kolekcji typowo biurowej nie mam. Mhm. Ale są żakiety, które jak najbardziej nadają się do pracy. Ładne, ładne. A marynarki też są? Są, oczywiście. No, to wszędzie można. Są również klasyczne marynarki. No to ładnie. To chyba tyle nam wystarczy, nie? Chce pani kogoś pozdrowić? Nie, dziękuję. Bardzo pani dziękuję. Jesteśmy właśnie w najlepszym sklepie w Piasecznie Muzycznym, bo chyba jedyny. Kolorowe, fajne. Mi się podobają te, bo one są błyszczące. I tutaj jest oznaczenie od ilu milimetrów do ilu. Jest grubość, ale tak naprawdę... Ale te błyszczące są najważniejsze. Kostki tak naprawdę prawdziwy Hendrix to wybiera, które są ładne. I tutaj proszę zauważyć, są specjalne, które się nakłada na takie palce. Nie, to się inaczej. Nie wiem jak... O, tak się nakładało. I tak się gra.
ci pokażę, teraz ty, ja ci pokażę, jak się gra na Wermine. Proszę. To jest piękny sklep. Wszystko tu jest. Pianina, gitary. Krokodyl. Gitara z krokodylem. Teraz ja ci pokażę. Kręć. Ja ci powiem. Tak się gra na bębnach. Raz, dwa, trzy. I teraz można grać. Trzeba się przyłożyć. Tak jest najfajniej. Wirtuozelska solówka. Gitara. Może zróbmy tak. Będziesz przechodzić przez gitary i powiesz, jak ci się podobają niesprawnym okiem. Tak dla belki. Nie tak, żebym coś tam sugerował, ale no, wszystkie się podobają. A, dobrze. To mi się podoba. Okej, rozporządzenie, że wszystkie ci się podobają. Nie, dobra. Dobrze, zacznijmy od pierwszej. Popatrz na tą, jak ci się podoba. Ma bardzo fajne kolory. Tu mi się podoba to drewienko. Jakie drewienko? O, tu są jakieś pokrętła nowoczesne też. Tak, co to może oznaczać? Aby tu chyba w środku takie. A tu jest. To jest taki efekt drewna bardziej. Efekt drewna. A tu masz taki, wiesz, klasyk, że tu jest taki wzorek. Rumuńskie wzorki. To są klasyki. Bałkańskie klasyki. Takie. Klasyki. I tu również mamy taki klasyczny model. No to też. Popatrz na wszystkie i oceń, która z tych gitar jest według ciebie najlepsza. Jak może wyglądać? Która będzie najdroższa, jak sądzisz? Znaczy nie patrz na ceny. Z których? Ty? Wszystkich? Tych tutaj na tej ścianie. Chwila zastanowienia. Ta jest droga, bo jest cena. A ta ma taki gradient. To za gradient więcej pewnie. No. A ja myślę... I że jeszcze ta... Że ta jest najdroższa. A ta ma tutaj takie śmieszne... Bo ma wsadzony mikrofon. Aha. W takim sklepie... Wiecie? Że w takim sklepie to jest muzyczny sklep, więc... Prawie dużo rzeczy, no. A na przykład jakie? Do komputera. Do komputerów, na przykład jakieś tam klawiatury, myszki, takie tym podobne rzeczy, gitary. Sądzicie, że każdy sklep muzyczny ma komputery? No nie, raczej nie. Tutaj jest serwis, więc jeszcze dodatkowo. Czyli jest to specjalistyczny sklep. Tak. Jedyny w swoim rodzaju. Nie wiem, ja nie byłam w dużo sklepach takich, ale... A lubicie muzykę ogólnie? No tak. A jaką? Ja lubię śpiewać. O! A Chopina śpiewałaś? Nie da się raczej Chopina śpiewać. Kurczę, to było pochwytliwe. Dobre, dobra jesteś. Dobra jesteś. Nie? No. Chciałam zadać to pytanie. No. Myślałam, że się złapiesz, ale jest. A co śpiewasz? Polskie, jakieś tam starsze, na przykład Kasi Sobczyk, to spoko, nie? Czy śpiewasz tutaj na rynku, na scenie w rynku? A? Śpiewam na pikniku rodzinnym. Uuuu, gwiazdy. Ja bym mówił w konkursie. Co to za konkurs? Opowiedz więcej. To był taki konkurs, na którym się tańczyło do danej piosenki i się udawało, że jest tą osobą. Na przykład jak jest na przykład Ewelina Lisowska i ma na przykład piosenkę Nieodporny rozum, to trzeba wymyślić taniec do tego i trzeba znać na pamięć tekst i śpiewać do tego, tylko że nie swoim głosem, tylko tak? Tak jak ona? To tak śmieszne było. Nie, z ustami trzeba było ruszać. No. Tak jak się śpiewało. Aha, to się nie śpiewało tak naprawdę. No nie, nie. Tylko się tańczyło. No dobra. A co robicie w Piasecznie ogólnie? Gdzie robicie zakupy? Bo my dzisiaj mamy taki odcinek zakupowy, nie? Gdzie robicie zakupy? Na bazarku, o, na targu. Byliśmy tam. Na targu. A, i co, ale co kupujecie na bazarku? Na bazarku dużo. Noce można kupić, skrępki, no, no, akcesoria. Różne
takie. Książki. No to, no dobrze, to chyba wszystko, nie? Chcecie kogoś pozdrowić? Rodziców. A babcię może? Pomachajcie. Całą rodzinę. No, dziękujemy bardzo. No. Dziękujemy. Powiedz, co najchętniej ludzie kupują po prostu tutaj? Nawozy. Nawozy. Tak, to jest sklep ogrodniczy. No, mamy środki ochrony roślin i też jeżeli chodzi o roślinki, które chorują bardzo, no to wtedy oczywiście kupują też środki ochrony roślin. A same roślinki kupują? Roślinki też. Wiosną mamy różne krzewy, rośliny cebulowe, zarówno wiosną, jak i jesienią. To takie? Tak. I one też. Każdy chce mieć na wiosnę wczesne kwiatki. Tulipany, żonkile, narcyzy o tej porze, cesarskie korony. A co się teraz sadzi? No właśnie to wszystko, co powiedziałam. A, cebulę. Tak, cebulowe roślinki, tak. To można takie? Jeszcze, tak, te wszystkie. Można jeszcze róże też wsadzić. No w tej chwili jeszcze nie mam, ale myślę, że będą. Mhm. A nasionka to dopiero za rok chyba? Nasionka tak. Znaczy w tej chwili jeszcze można jakąś tam sałatkę posiać, rozszponkę, ewentualnie koperek, który jeszcze może wyjść. No i oczywiście siejemy na zimę marchewkę, pietruszkę, którą będziemy mieli 3 czy tam 4 tygodnie wcześniej. A ma Pani jakąś radę dla ogrodników teraz? Teraz? No możemy nawozić roślinki przed zimą. Będzie im łatwiej przezimować. Dobra. Są specjalne nawozy jesienne. Dobra, to dziękuję. No, kogoś chcę Pani pozdrowić właśnie. Kogoś mogę pozdrowić? Chyba całą swoją rodzinę. 5 wnucząt. Pozdrawiam. Dobra. Dziękuję.